Miło Was widzieć, drodzy. Cieszę się, że dotarliśmy bezpiecznie. Nie wiem jak Wy, ale ja cały czas gdzieś tam we mnie ten czas modlitwy, ten Boży czas, Boże błogosławieństwo gdzieś tam we mnie, w moim wnętrzu to buzuje, pozytywnie buzuje. Cieszę się też z tego czasu i niedzielnego, kiedy wierzę, że to Bóg w swojej inspiracji tak pokierował, jak pokierował. Mogliśmy to doświadczać, Boże działanie i Bożą moc. I rozpalajmy w sobie, podtrzymujmy w sobie i ducha modlitwy, i to pragnienie Boga, pragnienie Bożych rzeczy. Dlatego, że to jest niezwykle istotne. Obojętność zabija ducha. Zabija, powstrzymuje Ducha Świętego. Powiem, gasi Ducha Świętego, jak pisze apostoł Paweł. Kiedy nie ma w nas zaangażowania, kiedy nie ma w nas pragnienia, to gasimy ducha. Duch Boży chciałby działać, ale nie widząc zainteresowania, zaangażowania, pragnienia, wołania, modlitwy, po prostu go gasimy. Dlatego wyrażajmy to i w modlitwach, i w domu, i w zborze. Wołajmy do Pana, abyśmy mogli oglądać te duchowe przełomy, które się modlimy, które oczekujemy. Życie, to duchowe życie nie jest łatwe. Może dla niektórych się wydaje, że jest łatwe, ale jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to napotykamy w naszym chrześcijańskim i duchowym życiu na wiele różnorakich przeszkód, bo diabeł bardzo nie lubi ludzi, już jak się nawrócą, jak już przyjmą chrzest, jak już są, to on robi wszystko, żeby tych ludzi w tej drodze, w tej społeczności z Bogiem spowolnić, zniechęcić i tak dalej. To nie znaczy, że my stoimy na pozycji jakiejś przegranej, absolutnie nie, jest odwrotnie. Ale muszę zaznaczyć, że nie powinno nas dziwić to, że przeżywamy różnego rodzaju nastroje, sytuacje, które nas zniechęcają. Diabeł w różnoraki sposób, dlatego też Paweł pisze, mówi, jego sposoby działania nie są dla nas tajne, nie są ukryte. My wiemy, o co mu chodzi i wiemy generalnie, jak on działa. Kiedy rozważamy list do Galacjan, widzimy tam, jak przeciwnik próbuje zbory Boże, wierzących ludzi, setki, może tysiące wierzących, gdzie powstały w południowej Galacji zbory, diabeł próbuje sprowadzić na manowce. Robi to bardzo sprytnie. On, zwróćcie uwagę, tak rano sobie jeszcze bardzo wcześnie rano, tak sobie pomyślałem nad tymi ludźmi. Przecież to jest czas, to jest rok 48, kiedy Paweł pisze ten list. W 46, jak mówiliśmy, on te zbory zakładał po Chrystusie. Nie ma jeszcze Pisma Świętego. Jest tylko Stary Testament. I to właściwie to są poganie i to są Żydzi. Żydzi znają, ale poganie kompletnie nie znają Bożego Słowa. Czym oni mają się kierować? I jak to ma wyglądać w ich życiu? Oni nie wezmą tak jak ty i ja, aby sprawdzić tekst Bożego Słowa, bo go nie mieli. Biblia, Nowy Testament dopiero powstawał. A więc była niesamowicie potrzebna nauka apostolska. Dlatego apostołowie, oni podróżowali, wracali z powrotem, aby umacniać wiarę, umacniać zbory, dawać zrozumienie i poznanie dróg Bożych. My mamy komfort niesamowity. Weźmiesz Biblię i możesz sprawdzać, możesz badać, możesz przyglądać się, modlić i prosić o Boże wskazówki. Oni tego nie mieli. I oto przyszli ci fałszywi apostołowie. Oni nawet ośmielili się, jak Paweł pisze,
w tym liście, przyszli i ośmielili się powiedzieć, że sam apostoł Paweł głosi obrzezanie. Gdzie apostoł jest zburzony i mówi, no gdybym głosił obrzezanie sam, no to dlaczego jestem prześladowany? To dlaczego takie kłopoty mi sprawiają ci ludzie? Popatrzcie, do jakich kłamstw, do jakich rzeczy ci fałszywi apostołowie się posuwali, aby odwieść od Chrystusa, od żywej wiary tych, którzy poszli za Chrystusem. Oni doświadczyli usprawiedliwienia, oni doświadczyli Bożego pokoju, oni doświadczyli Ducha Świętego, jak pisze Paweł w tym liście w trzecim rozdziale. Mówi, czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Oni to wszystko doświadczyli. I oto przyszedł ktoś i zaczął zabierać i burzyć to przekonanie, tą pewność, tą wiarę, zabierać, niszczyć ten Boży pokój w ich sercach. Mówią, nie jesteście jeszcze usprawiedliwieni, jeszcze wam brakują pewne rzeczy. I głosili, że oni powinni jeszcze się obrzezać. Czemu sprzeciwia się apostoł Paweł? Piękny list, bo też pokazujący nam na to, bo pamiętacie, mówiliśmy, że apostoł Paweł te zasady zakonu, te rzeczy, które były ustanowione przez zakon, apostoł Paweł wręcz zalicza to nie tylko do przeszłych rzeczy, ale utożsamia to z pewnymi żywiołami, jakie panują w tym świecie. To jest zdumiewające, ale tak Paweł o tym pisze, że jest coś, co do czasu było dobre, ale teraz już jest nieaktualne. Teraz musisz położyć swoją ufność i wiarę w osobie Jezusa Chrystusa. Więcej, Bóg daje przez łaskę, nie tylko przebacza grzech, usprawiedliwia nas, ale daje nam, udziela nam ze swego ducha, do naszego ducha. Duch Boży przychodzi i ożywia twojego i mojego ducha i Duch Boży zaczyna w nas mieszkać, stąd nazwani jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I ten Duch chce nas prowadzić. Popatrzcie, nie mieli Pisma, mogli tylko polegać na tym, co usłyszeli z ust apostolskich, którzy zwiastowali, ale mieli świadka w sobie, mieli Ducha Bożego, który chciał i który był zdolny, który ich prowadził w ich wierze. Jak my nie lubimy czegoś takiego. My chcielibyśmy, żeby było tu powiedziane, tu są takie granice wyraźne, prawda, przykazania, tutaj tego nie wolno, to wolno i my czujemy się już bezpieczniej. Apostoł Paweł mówi, że teraz już nie bazując na tym, co zakon mówi, ale kierując się, mamy postępować według ducha, który jest w nas. Możemy powiedzieć, że wyższa szkoła jazdy. Stare przymierze inaczej funkcjonowało, ale zakon, przepisy zakonu, nakazy i zakazy, nikt nie był w stanie ich wypełnić. Nikt nie mógł tą drogą uzyskać przed Bogiem usprawiedliwienia, musiał zaufać. Ale w Nowym Przymierzu, pamiętacie, mówiliśmy, że jest 613 przykazań w zakonie. 613 przykazań. Każde jest ważne. 365 nie będziesz. A reszta to będziesz. Zakaz i nakaz. I teraz apostoł Paweł mówi, ale ten czas minął, jesteście prowadzeni przez ducha. No, czy apostoł Paweł, który głosił Ewangelię, to usprawiedliwienie darmo z łaski Bożej przez wiarę w Chrystusa, czy on neguje w ogóle jakiekolwiek prawo Boże? Nawet w tym liście pisze, i to jest zdumiewające, ale apostoł Paweł mówi, że właściwie cały zakon, przepisy zakonu sprowadzają się, 5 rozdział, wiersz 14, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
To jest, jak nad tym wielokrotnie myślałem, ale czemu nie jest inaczej? Przecież to najważniejsze, największe przykazanie brzmi: będziesz miłował Pana Boga swego. Z całego serca, duszy, sił, myśli. A Paweł mówi, jeszcze skraca i mówi, tak naprawdę cały zakon, wszystko to, co było tam powiedziane, zawiera się w tym jednym: będziesz miłował bliźniego swego. Jak? Samego siebie. I to nam coś mówi, drodzy, bo apostoł Jan w swoim liście też o tym mówi. Nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz, nie miłując brata, siostry, którą widzisz. Inaczej mówiąc, jeżeli potrafię miłować brata i siostrę, potrafię miłować drugiego człowieka tak jak samego siebie, mogę to uczynić tylko wtedy, kiedy na pierwszym miejscu w moim życiu jest Bóg. Nie tylko, że On jest na pierwszym miejscu, ale Bóg jest we mnie. Amen. Dlatego Paweł mówi, już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. A więc jeśli żyje we mnie Chrystus, to jest we mnie miłość do Boga, która objawia się miłością do bliźniego, a szczególnie do domowników wiary, do braci i sióstr w Jezusie Chrystusie. To dlatego diabeł tak bardzo ingeruje i próbuje niszczyć te więzi, które są pomiędzy, które wynikają ze społeczności z Chrystusem, które są pomiędzy wierzącymi, pomiędzy braćmi i siostrami, aby to zerwać, to świadectwo obecności Chrystusa w nas. Paweł mówi tak, możecie przestrzegać sabatu, możecie nie jeść tego, nie pić tego, możecie mieć takie i inne święta, ale muszę wam powiedzieć, że gdybyście to wszystko przestrzegali, ale nie staliście się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, to wam nic nie pomoże. Nic. Powiem więcej, drodzy. Mogę czytać Biblię, mogę się modlić, mogę regularnie chodzić do kościoła czy do zboru, ale jeśli nie narodziłeś się z ducha, nie jesteś nowym stworzeniem, nic ci to nie pomoże. Ja nie chodzę do zboru, żeby zyskać w oczach Boga zbawienie. Nie. Ja chodzę do zboru ze względu na moją miłość do Pana i do kościoła. Dlatego, że to jest coś dobrego dla mnie. Coś, co wynika z żywej wiary. Dlatego ja jestem tutaj, a nie jestem gdzie indziej. Pamiętam swoje pierwsze wyjazdy do zboru w Wapienicy. Na uboczu, ciemno, polna droga. Z jednego końca miasta na drugi. Dwa autobusy, godzina w jedną, godzina w drugą stronę. Jeszcze piechotą po ciemku. Ale muszę wam powiedzieć, nic nie było w stanie mnie zatrzymać. To było takie wielkie pragnienie być z Kościołem, być z wierzącymi, być na nabożeństwie. Nie dlatego, żeby sobie zasłużyć, ale dlatego, że to był mój przywilej, korzyść duchowa, którą miałem z tego. Amen? Nie możesz kupić zbawienia, nie możesz zasłużyć na zbawienie. Ono jest darmo z łaski. Musisz zaufać Chrystusowi, temu, co uczynił na krzyżu. I Paweł tego broni w tym liście. Nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać. Pamiętacie, on ten list kończy takim stwierdzeniem, bo ja stygmaty Chrystusowe na ciele swoim noszę. Stygmaty. Niektórzy z tego zrobili pewną taką formę duchowości, którą ja uważam nie jest dobra i nie jest biblijna i nie jest właściwa. Mówiąc, że otwierają się komuś rany na rękach. Ale Paweł nie o tym pisze. On mówi o stygmatach, o znakach na ciele, które jakby ktoś mu wytatuował, ale on nie mówi o rękach. On mówi, na moim ciele noszę stygmaty, noszę te znaki Chrystusa, które są znakami pejcza, bicza, poranione plecy, umęczone ciało z powodu zwiastowania Jezusa Chrystusa.
To jest Jego chlubą. Drodzy, dlatego też Słowo Boże mówi, jeżeli jesteście prześladowani i dochodzi do dosłownie fizycznego ataku na nas, pamiętaj, to będzie Twoją chlubą. Znaki na Twoim ciele, rany na Twoim ciele z powodu wiary, żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Ale apostoł Paweł o tym mówi tak do tych Galacjan. Mówi, jak my mamy się poruszać w naszej wierze? Mówi, słuchajcie Ducha Bożego, który jest w was. Wiecie, dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że my mamy słowo. Oni też mieli słowo zwiastowane, głoszone, które gdzieś musieli ukrywać w pamięci, przekazywać sobie z ust do ust, uczyć się na pamięć, zanim to zostało spisane. Ewangelia pierwsza była przekazywana ustnie, a później dopiero była zapisywana. Cały Nowy Testament dopiero został jak zamknięty. Kościół rozpoznał dopiero w IV wieku i mówi, to są te księgi. Macie i my dzisiaj, mając Biblię, i to jest cudowne, bo świadectwo Ducha i świadectwo Pisma są z sobą w absolutnej zgodzie. I potrzebujemy jednego i drugiego. I oni potrzebowali jednego i drugiego. I nauki apostolskiej. I potrzebowali Ducha. I apostoł Paweł mówi, wy zostaliście powołani do wolności. Czy apostoł Paweł nie był pod zakonem? Czy my nie mamy jakichś praw? W liście do Hebrajczyków w 8, 10 rozdziale jest napisane, że teraz prawo Boże, prawo, to słowo nomos oznaczało zakon, prawo, czyli ten Boży zakon, Boże prawo jest wypisane w naszych sercach i w naszych umysłach. Kiedy rodzi się człowiek na nowo, Duch Boży przychodzi do jego serca i Boże prawa teraz już są wypalone nie na tablicach kamiennych, ale w Twoim i w moim sercu, wypisane w Twoim i w moim umyśle. To jest ciekawe, ale jak wiecie, to pojęcie 10 słów na tablicach kamiennych, to był taki idiom, wyrażenie, nie oznacza dosłownie 10 słów. Chodzi o to, że zostało przekazane słowa. Tak jak doszło mnie słowo, i my myślimy, słowo doszło mnie, no to jakieś słowo jedno, hej, coś tam, ale doszło mnie słowo i tam jest cała treść. Tak samo zostały dane 10 słów. Nie traktuj tego dosłownie, bo w myśleniu semickim te 10 słów oznacza dużo więcej. To jest sposób wyrażania myśli w tamtym czasie. Ale Paweł mówi, czy ja jestem bez zakonu, chociaż nie szukam usprawiedliwienia w zakonie. On mówi, jestem w liście do Koryntian w 9 rozdziale, pierwszym liście, mówi tak, i stałem się, wiersz 20-21, stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego. Lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Inaczej mówi, to nie tak, że ja nie jestem w ogóle pod jakimkolwiek prawem. Jestem pod prawem, pod zakonem Chrystusa. Nie z tego starego przymierza, Chrystusa. A w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wierszu 2 pisze podobnie, że my jesteśmy ten zakon Chrystusa. Pisze drugi wiersz 8 rozdziału, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Oto jest prawo Chrystusowe, zakon ducha jest w nas i my jesteśmy pod zakonem ducha i prawa Chrystusowego. Na 10 przykazań. Na 10 przykazań na tablicach kamiennych. Jedno tylko przykazanie jest przeniesione do tak zwanego prawa ceremonialnego
zakonu Starego Przymierza. Wiecie, jakie przykazanie? Tylko jedno. 9 z tych 10 jest wzmocnionych i powtórzonych w Nowym Przymierzu. Tylko jedno jest przeniesione do zakonu, do prawa ceremonialnego, a więc do świąt, pokarmów i tak dalej. Czy wiecie, o jakie chodzi? To jest ciekawe, ale to jest tak, tak to jest. Sabat. Sabat. W liście do Kolosan sabat jest przeniesiony w liście do Galacjan, żebyśmy tak jak obrzezanie, podobnie sabat, żeby nikt was nie sądził z powodu ani pokarmów, ani napojów, ani sabatu. Wręcz mamy wolność. Jeden będzie święcił w tym dniu, inny będzie w tamtym dniu. Niedziela nie jest sabatem. Jest niedzielą. Dlaczego my zbieramy się w niedzielę, nie w poniedziałek? No bo czytamy, że oni pierwszy dzień po sabacie łamali chleb, świętowali na cześć w związku ze zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy moglibyśmy w innym dniu się zgromadzać? Popełnilibyśmy grzech jakiś, gdyby nie w niedzielę? Słowo tak nie naucza. Dlatego Paweł mówi, wy już nie dajcie się sprowadzić z powrotem pod różne nakazy, zakazy, przepisy, które tak naprawdę nic nie wnoszą. Liczy się tylko nowy człowiek, nowe stworzenie, ten, którego w sercu wypisane jest prawo Chrystusowe, gdzie Duch Boży rządzi w jego sercu. Dlatego tak mocno Paweł występuje przeciwko tym fałszywym nauczycielom. Wręcz do nich mówi, jeżeli chcecie i głosicie obrzezanie, sami się obrzezajcie. Wiecie, ten tekst jest różnie tłumaczony, różnie przedstawiany. Mówi, albo się sami okaleczajcie, jak chcecie, albo się odetnijcie się, w końcu odczepcie się od zboru. Zostawcie zbory w spokoju wierzących, nie wnoście zamieszania do tego. Bardzo ważne są te rzeczy, bo my wiemy, że są ludzie, którzy próbują nam zrobić zamieszanie. No ci zielonoświątkowcy to tacy nieźli w końcu, ale jednego im brakuje. Gdyby jeszcze sobotę przestrzegali. No i nie, jeszcze czegoś tam nie jedli, nie? Zobaczcie, jak człowiek lubi podnosić swoją duchowość przez pewne zewnętrzne rzeczy. Ja myślę, że jest nasza duchowość pokazywana. Jest. Ale chcę, żeby była pokazywana w biblijny sposób, moja duchowość. Mogę uwielbiać Boga tak, jak uczy mnie Boże Słowo. W różnoraki sposób. Mogę podnosić ręce. Wyrażam duchowość Starego i Nowego Przymierza, podnosząc ręce. Mogę klaskać, mogę pląsać, mogę radować się. Wiecie, tam, gdzie jest obecność Boża, tam jest dużo dobrej radości, nie pustego śmiechu. Wręcz radości, która wynika z obecności Boga. Usta wierzących są pełne śmiechu. Nie mówię niezdrowego, to nie chodzi o to, że sobie tam, wiecie, rozmawiałem o różnych, ale wchodzisz w zgromadzenie i odczuwasz Bożą obecność, taką radość, zachwyt, cieszenie się Bogiem, cieszenie się społecznością, cieszenie się, że możemy razem uwielbiać Boga. Dlatego mogę leżeć przed Panem, mogę klęczeć, mogę podskakiwać, mogę uwielbiać i to wszystko jest biblijne. Ale nie muszę tego robić. Prawda? Mogę po prostu w ogóle nie robić i uwielbiać Boga, chociaż ja zachęcam do tego, bo to znowu pozwala Bogu działać w nas, w naszym też osobistym życiu, ale też w zgromadzeniu, kiedy otwieramy się dla Bożej obecności. Mówiliśmy, Paweł mówi, kim już jesteśmy w Chrystusie? Już
nie pod zakonem. Jesteśmy wolni od tego. Mamy społeczność z Chrystusem i Duch Boży jest w nas. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy synami, dziedzicami. To ostatnio o tym mówiłem. I teraz Paweł radzi im. Wzywa ich, tych Koryntian, co ja mówię, tych Galacjan, wzywa ich do tego, aby skoro zostali wyzwoleni, 5 rozdział, wiersz 1, Chrystus wyzwolił nas, żyjmy w tej wolności. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Nie wchodźcie znowu w różne swoje własne przepisy, które ustalacie. Bo to was zniszczy. Zabierze wam radość, wolność. Wręcz możecie zostać uwikłani, bo będziecie siebie osądzać i innych później według swoich własnych miar, które ustalicie. I mówi tak, 13 wiersz, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Zobaczmy, że słowo, że to określenie i w ogóle mowa o wolności, w Nowym Testamencie wolność nigdy nie jest utożsamiona z samowolą, niezależnością. Jestem wolny, ale to wcale nie oznacza, że jestem sam sobie, że jestem niezależny od nikogo i od niczego. Wolność nie na tym polega. Zresztą całe nasze życie pokazuje, że jesteśmy zależni w różnych aspektach jedni od drugich. Jak próbujemy skorzystać bezprawnie z naszej wolności, przejedziemy na czerwonym świetle, to dowiemy się, prawda, że to grozi konsekwencjami. Czyli jest to wolność, wolność w Chrystusie jest wolnością od do, wolnością od grzechu, od nieprawości. I tu jest niesamowita rzecz. Chrystus wyzwolił ciebie i mnie z wszelkiego grzechu. Czyli, jak mówi Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, skoro jesteście pod łaską, grzech nad wami nie będzie panował. Inaczej mówiąc, chrześcijanin może chodzić w wolności, jest wyzwolony, ma w sobie Ducha Bożego, moc Bożą, aby był wolny od wszelkiego grzechu. Nie chcę powiedzieć, że będzie bezgrzeszny, bo o tym Biblia nam nie mówi. Upadamy. Ale będziesz miał i masz prawo oczekiwać i będziesz mógł doświadczać, jeżeli będziesz tego szukał, wolności od każdego grzechu, cokolwiek by to nie było, co cię męczy i trapi. Bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia i siostry. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał. Paweł tam używa tego słowa sarx, tej cielesności, która jest udziałem nawet odrodzonych, nowego stworzenia. Dopóki jesteśmy w soma, w tym ciele, cały czas w nas jest ta piąta kolumna, czyli nasza cielesność. Kiedy Paweł mówi tak, macie dwie możliwości jako odrodzeni chrześcijanie. Paweł mówi, ja chcę, żebyście postępowali prowadzeni według ducha, który w was teraz jest. Człowiek nieodrodzony nie ma tej możliwości. Jest niewolnikiem grzechu, niewolnikiem szatana, niewolnikiem ciemności. Nie wie skąd i dokąd idzie. Ale człowiek odrodzony wie skąd wyszedł i dokąd zmierza. Nie żyje już w ciemności, jest w Bożej światłości. Ma nawet pochodnie Słowa Bożego, aby mógł widzieć jasno i wyraźnie, czego Bóg naucza, w jakim kierunku powinien zmierzać. Ale ten odrodzony człowiek może kierować się duchem i swoją ciągle cielesnością. Nie jesteśmy zniewoleni, ubezwłasnowolnieni duchem Bożym. On tego nie robi. On jest w nas i on chce nas prowadzić. On nas poucza o tym, co właściwe
i wzywa, żebyśmy szli za Nim. Więcej, ten Duch Boży produkuje w nas swój owoc. Ja na samym początku powiedziałem, że ludzie nie rozumieją, co to znaczy być usprawiedliwionym z wiary i co to znaczy, że wystarczy tylko wiara w Chrystusa, aby być zbawionym, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków. I od razu jest taka myśl, no jeżeli nie z uczynków, tylko z wiary, to ten wierzący to co? Jeżeli on nie z uczynków, to on sobie będzie robił różne dziwne rzeczy. Nie rozumieją, czym jest żywa wiara. Bo wiara, ta żywa, ta zbawiająca wiara, która sprawia, że Bóg mnie przemienia, że mam Ducha Bożego, ta żywa wiara prowadzi mnie do dobrych uczynków. Bo ta żywa wiara wie, kim jest Bóg, jak święty jest, jak wielki jest. I będzie robić wszystko, aby podobać się Bogu. Będzie pełna dobrych uczynków, bo uczynki wynikają jako efekt żywej wiary. Te dobre uczynki, dobre dzieła, nie nawet z naszej siły, ale z wiary i ufności i siły, której udziela nam Bóg. Jest ogromna różnica. Niektórzy chcą zasłużyć i czynią dobro, ale to w oczach Bożych nie jest wystarczające. I są ci, którzy ufają i czynią dobro ze względu na poznanie Boga, na żywą wiarę, którą mają w Bogu. To zupełnie zmienia całą sytuację. A więc będąc wolnymi w Chrystusie, bracie i siostro, jesteś wolny w Chrystusie? Powiesz, no ale ostatnio nie tak się zachowałem. Słowo Boże mówi, bo jesteś wolny, masz wolność i teraz możesz z tej wolności, która jest wolnością od grzeszenia, od trwania w złym, masz tą możliwość, żeby tak nie było, no bo jeżeli będziemy żyć według ciała, Paweł o tym dalej pisze, tylko nie pobłażajcie ciału. I to jest taka fajna rzecz. Sprawdzaj to, czy pobłażasz ciało, czy nie. Myślę, ale służcie jedni drugim w miłości. A miłość nie szuka swego, nie unosi się, nie zazdrości. I znamy pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. A więc jeżeli będę nastawiony, aby służyć drugim w miłości, to mi pokazuje, że ja uciekam od życia w cielesności, w sarks. Nie ulegam, wiecie, bo ta cielesność, ona ma na względzie to podniesienie mojego ja. Tam jest, on dalej pisze, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Ta cielesność, jeżeli nie będę czuwał, nie będę kierował się Duchem Bożym, prawem Chrystusowym, a każdy z nas ma tą możliwość, bo Duch Boży mieszka w nas, no to ta cielesność będzie oddziaływała na mnie w taki sposób, że nie będę chciał służyć, albo będę służył ze złymi motywami. Będę po prostu osobą, która w niefajny sposób traktuje innych. No, kąsanie, pożeranie jeden drugiego nie są chyba takimi pozytywnymi określeniami, mówiąc dużo, prawda? Mówię więc, tu jest według ducha, w Grece jest duchem postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda, to sarks,
pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Czyli Paweł mówi, w każdym nowonarodzonym jest to napięcie pomiędzy duchem, ożywionym duchem i duchem Bożym, który jest w nas, Chrystusowym, i naszą cielesnością. Z jednej strony jestem ukrzyżowany, mój stary człowiek, to ciało grzechu zostało ukrzyżowane. Popatrzcie, w wierszu 24, 5 rozdziału mówi, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. A więc z jednej strony mój stary człowiek i to ciało grzeszne zostało ukrzyżowane, ale ono ciągle ma możliwość, jak tylko złapie okazję i damy mu okazję, ono będzie starało niszczyć się to, co jest z ducha i wziąć kontrolę nad moim życiem, abym nie postępował, nie zachowywał się tak, jak Duch Boży mnie poucza i Słowo Boże. Jeśli Duch was prowadzi, dalej pisze. A więc popatrzcie, mówimy o czasie, kiedy oni nie mają tekstu, tak jak my. Oni słuchają słowa, mają naukę apostolską, trwają w nauce apostolskiej, przynajmniej w tym, co słyszeli, czego Paweł ich nauczał, kiedy zakładał te zbory. Ich obowiązkiem było to ogarnąć, zapamiętać. Mieli Ducha Bożego. Mówi tak, jeśli Duch was prowadzi, już nie jesteście pod zakonem, nie potrzebujecie żadnych pouczeń, co wolno, czego nie wolno, bo jesteście prowadzeni przez Ducha Bożego. Oni nie znali, tak jak my, 10 przykazań czy innych rzeczy. Nie mieli, tak jak Żydzi, zrozumienia wielkości i świętości Boga. Znaczy, odrodzeni już doświadczyli tego, coś z tego, poznając Chrystusa, oddając Mu swoje życie. Ale ciągle potrzebowali wzrostu, więcej informacji, więcej słowa, aby poznawać, kim Bóg jest. A jeśli Duch was prowadzi, ten Duch, który jest w człowieku, który jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, jeśli daję się prowadzić Duchowi, to nie potrzebuje żadnego zakonu. Paweł w liście do Tymoteusza mówi, bodajże, nie wiem, w pierwszym czy w drugim, tam mówi, że zakon jest dla cudzołożników, dla bałwochwalców, mężołożników i tak dalej, handlarzy ludźmi. Dla tych oni muszą usłyszeć wyraźnie, nie myślcie, że są to rzeczy, które Bogu się podobają. Ale jeśli Duch was prowadzi, i teraz mówi tak, jawne są uczynki ciała, tej cielesności, która, mówię, jak hydra czeka, żeby próbować zdominować życie człowieka wierzącego, odrodzonego. Jawne są uczynki ciała. Mianowicie, i tu jest to słowo wszeteczeństwo, porneia, a więc cała ta dziedzina związana z nierządem, prostytucją, cudzołóstwem, czy też duchowym bałwochwalstwem, kiedy ktoś czci jakieś przedmioty jako bóstwo, czy oddaje mu cześć, czy jakiemuś innemu Bogu. Jawne są uczynki ciała. A więc ta porneia, nieczystość, nienaturalna pożądliwość, rozpusta, czyli rozpasanie, bezstydne zachowanie się, rozwiązłość, zuchwałość, pycha, to jedno słowo. Bałwochwalstwo, oddawanie czci bożkom. Tu jest użyte słowo czary, farmakeia, czyli czary, gusła, spirytyzm, wróżby. To jest cała dziedzina. Te, które dotyczą relacji międzyludzkich, kiedy Paweł tutaj dalej, to są jawne uczynki działania, dosłownie działania tego ciała, cielesności. I mówi tak, wrogość, spór,
zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa. Kończy pijaństwem i obżarstwem, hulankami, hulaszczym trybem życia. I Paweł mówi tak, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc chrześcijanin odrodzony, mając świadomość z jednej strony, że jest Bożym dzieckiem, dziedzicem Bożym, ma Ducha Bożego, a z drugiej strony, jeżeli nie czuwamy, ta cielesność będzie, ciało, to SARS będzie próbowało, diabeł przez, bo diabeł ma w nas tą piątą kolumnę, on może uderzyć w te czułe punkty w naszym życiu. Jeden będzie miał może większy problem z zazdrością, inny z niemoralnością, jeszcze inny z czymś innym, z złością. Diabeł doskonale wie i w te czułe punkty uderza. Po co? Po to, żeby ta cielesność doprowadziła. I tu jest ciekawa rzecz, drodzy, bardzo ważna jeszcze uwaga, bo ci, którzy te rzeczy czynią, i tu jest użyte słowo greckie, które oznacza oznacza stałe, nałogowe postępowanie w grzechu. Stałe, nałogowe. Możesz upaść gdzieś w tych dziedzinach, to jeszcze nie jest to, o czym tu Paweł mówi. Bo jest łaska, jest obmycie we krwi Chrystusa, jeżeli pokutujemy. Ale Paweł mówi tu o innym stanie, kiedy człowiek odrodzony zaczyna ciągle, stale w ten sam zły, bezbożny, grzeszny sposób postępować i nic z tym nie robi. I Paweł mówi tak, ci, którzy te rzeczy, czyli ci, którzy trwają w tych rzeczach, nic z tym nie robią, nie odziedziczą Bożego Królestwa. I chcę skończyć, bo następnym razem dokończę, bo chciałbym się skupić na tym, jaki jest przejaw Ducha Bożego w nas. Jeszcze raz przypomnę tą historię z węgierskiej górki, gdzie ewangelizowaliśmy. Jak ten kołyszący się człowiek podchodzi do mnie, mamy głosić Ewangelię, śpiewać pieśni, on podchodzi do mnie tak, patrzy mi głęboko w oczy, kiwa się na swoich nogach, czuć ten alkohol, prawda, i mówi, hej, ty. Mówi, ja jestem wierzący, a ty kim jesteś? Zobaczcie, jeżeli jesteś wierzący, nie będziesz trwał w grzechu. Nie będziesz trwał w rzeczach, które Bogu się nie podobają. I dzięki Bogu za to, że Bóg dał tobie i mnie swego ducha, prawo wyrysował, wycisnął na twoim i moim sercu i umyśle. Jesteśmy pod Jego łaską, która daje nam moc i siłę do tego, abyśmy mogli przeciwstawić się i zwyciężyć, pokonać wszelki grzech, wszelką pożądliwość. I Bogu za to niech będzie chwała. Amen.